Dziś komentarze, które źle się zestarzały, bo w ciągu dwóch dni, czyli jak Polacy zareagowali na ostrzeżenia o ulewach i powodzi. Grzegorz, Onet.kur, czyli taki portal dla drobiu, straszycie shisha. Straszenie shishą, czyli typowe takie granie na nastrojach antyarabskich. Pani Grażyna, która nie wie, jak działa ostrzeganie. Jeszcze nic nie ma, a straszą od kilku dni. Wojciech, matko, ulewo nie nadciągaj, ulewo nie nadciągaj. Idź nad Rosyję lub Białoruś, uciekaj od Polski, ulewo. Kamil, ciekawe, leku na raka nie wynaleziono, a nie ma burzy, a już wiedza, ile deszczu spadnie, good game. Zosia. Co tu się dzieje? Miłosz. Jeny, znów coś wymyślili, nie nadążam. Pan Adam, który niejedno pamięta. Deszcz padał zawsze. Pan Peter, który prawdopodobnie ma już wybudowaną arkę. To wszystko jest opisane w Biblii. Czym jest Biblia? Po co robić takie zamieszanie? Przecież to było wiadome zjawisko, nie ma co panikować. Anuta, która nie ma czasu na jakąś tam powódź. Życie jest krótkie, a wy takie pdzierdole piszecie i straszycie ludzi wstyd. Pan Damian zabłądził. Proszę o informację o radarze kolopoznania, z jakiego powodu tak sieje. Pan Czesław, któremu się powodzi. Ja mam lodówkę załadowaną do pełna, nie do rady nic więcej włożyć. Maria, 1000 proszę o spokój i opamiętanie. Ziejecie nienawiścią, katolicy pogubili się. Gdzie 10 przykazań? Będzie zgoda. Pan Tomek z prognozą ginekologiczną. Odchodzi. Pani Stefania, lubiąca wkładać konserwy do lodówki. Po co magazynować żywność, jak może nie być prądu? Renata. Kurde, nie straszcie aż tak. Wiesław. To karabo. Karabo, rodzaj ptaka z Ameryki Południowej. Jeden drugiemu welcome. Tomasz. Gówno tam będzie, a nie ulewa. Pani Bożena, nowa w temacie powodzi. Ja pierdzielę, i co w związku z tym? Pani Jola i lokowanie produktów Apple. Deszcz to kiedyś też padał iPada i będzie padał, przecież idzie jesień norma. Mamy też komentarze ludzi świadomych, takich jak pan Artur. Sam nie przyszedł, ktoś spowodował to, że przyszedł. Otwórzmy oczy, co nam kreują. Pani Maja, dotarł? Czy mu pomogli? Pogodę też kupili. Anna, likwidacja ludzi. Ewa, oni sterują pogodą, są w stanie wszystko zrobić. Nie dość, że drożyzna, coraz gorzej ze wszystkim, to jeszcze katastrofy wywołują, żeby ludzi dobić jak najmocniej. Krystyna dopytuje, którzy oni? Odpowiada Ewa, cała masoneria. Iwona, taki plan. Ewa, steruje pogoda i tak jest. Damian, tak jest, jak pogodę ściąga się na zawołanie. Maniuluja, maniulowanie, czyli głaskanie maniula, to można na przykład w poznańskim zoo. Pogoda od dawna, jak chcą pogodę, taka mają, komu coś mówi harp albo... Kibi trailer. To wie, o co chodzi. Są też osoby popierające powódź, pan Jacek, a niech ich w p***u zaleje. Pan Marcin, będą grzyby. Pani Dorota, w końcu schudnę. Pan Mateusz, prawdopodobnie człowiek ryba, niech pada miesiąc nawet, mi nie przeszkadza. Przeszkadza za to panu Adrianowi. Najpopularniejsze są oczywiście komentarze osób, które twierdzą, że powódź to zjawisko polityczne. Wiesław, to jest wina Donalda i tych, którzy na niego głosowali. Wojciech, obie partie to darmozjady, niszczą Polskę i Polaków. Posłowie niektórych nacji, upośledzeni ludzie intelektualnie. Czyli pan Wojciech posiada informacje bieżące. Pan Bogus, to ukaranie Wrocławia za jego tuskowość antypolską. Pan Paweł, klimatolog, pada tam, gdzie lewactwo się panoszy. Tyle w temacie. Pan Mirosław, posiadający przełomowe informacje z zakresu geografii, według których Odra jest połączona z Wisłą. A jeszcze kilka dni temu wymyślano polityczne i klimatyczne mądrości na temat suchej Wisły, a tu nagły zwrot, natura sama się obroni. Podobne informacje posiadają Ela, Basia i Beata, które wspólnym wysiłkiem na tę okazję napisały piosenkę. Rzeka Wisła się ucieszy, do jej koryta woda spieszy. Nic nie wyschnie, nic nie spłonie, już pierwsze znaki są na nieboskłonie. W postaci ciężkich chmur ołowianych, co to ze sobą niosą deszcze nieprzebrane. Załóżmy więc kapoki, czekajmy i po drodze zniszczy wiele na swej drodze. Myślałam, że jesteś mądrzejsza. The Vistula River will be happy. Lots of water flowing in its banks. Nothing's gonna dry up, nothing's gonna burn down. The first sign's already peering on the sky in a form of heavy lead clouds, carry enormous amount of water. So let's put on life jackets and wait. It's gonna destroy a lot on its way. I thought you were smarter.
z pięknym podsumowaniem Szymon. Bez przesady. Za chwilę komentarze napisane poprzez przeciągnięcie klawiatury po bruku, ale zanim to zapowiedź, ponieważ wielkimi krokami zbliża się moja jesienna trasa z programem stand-upowym Tyrada. Kawał programu spuch dojrzał, już jest w dwóch aktach w ogóle. Zapraszam, będę we wrześniu w tych miastach. O, proszę. Oraz w październiku w tych. Bilety dostępne na kupbilecik.pl. Można kupić z 20% rabatem dla tych, którzy wpłacili na Buy Coffee. Co też polecam, no bo oprócz tego jeszcze są tam bonusowe materiały różnej maści. I mnie jest miło. A teraz mistrzowie klawiatury. Janek. W łeb się kebnicie, a tom poleci, ano deszcz. Krystyna. A niech leje i wybierze niekturm mózgi, bo za chlebem nie stało się po nicach, tylko za czasem ze zbędnymi rzeczami npijak, garnki czy ubrania. A ludzie szaleli, wyrywali sobie zrak, czy mu to było potrzebne, czy nie. Patrzyli, czy będzie. Prawie czy za duże lub za male, byle coś dopuścić. Gość z Chin, pan Wo. Niech zrobisz waw mini Wenecję. Bogusia. Przestańcie nas straszyć, manipulujecie oni z gruchy, wiecie co będzie się działo z pogodą. Więcej zezwólcie sypać truciznę z samolotu, bo nawet burza się przebić nie może. I powiedzcie ludzie, gdzie w Polsce są czarpy do manipulacji pogoda iPod. Pogoda iPod, no potężne narzędzie, drogie, ale można sterować pogodą. Jakim rozkazem, a i czyim to jest robione, dość z ciemy.